Tam. Ojeju, muszę jeszcze zmienić kartę. Scenę, sorry. Dobra, jesteśmy tutaj na pust... Kurwa! Krzesełko się kurwa mi. Maruder. Czyli nie jest... Szczerze, nasza karma się obróciła dosłownie o 180 stopni. I tak jak byliśmy dobrzy, to teraz jesteśmy tak źli. Tak patrzyłem sobie w internecie, jak wygląda ten wskaźnik karmy. Idziemy zająć się tymi gulami. Mamy tutaj myśliwski karabin. Pięciostrzałowy. Chciałbym sobie jakieś wzmocnienia do broni też kupić, ale one nie są tak tutaj dostępne, tak rozpowszechnione, że tak powiem, jak w New Vegasie. W New Vegasie było troszeczkę bardziej. Dobra, chyba tędy. I oni tutaj w metrze siedzą. Ten Rob i tak dalej. Z racji, że mamy dużą wysoką retorykę, to może jakoś ugadamy. Dobra, trochę się postrzela, trochę się pozabija, bo to są te zdziczałe. Jeśli góle starzeją się wolniej, to ja bym nie chciał takiego życia, na pewno. Karabin myśliwski. Karabin szturmowy. Nie mogę. Wezmę karabin szturmowy bardziej. 24-strzałowy. Chciałem też sprawdzić jedną rzecz. Niedługo poziom bijemy, ok. Dobra, ukrywamy się. Akurat jeden magazynek wystarczył. Mają poza tym jakieś tam przedmioty. Nie spojrzałem, ile za nie dostaję expa. Z 5? 10? Ja myślę, że z 5, 10, coś takiego. Teraz się w sumie przekonam. No 5 to nie jest dużo. Prawie nic. Gdzie to jest? Amunicja się kończy powoli. Wow! Tu strzelbę tułkową. Ona jest fajna. I myślę, że ona tu będzie dobra. Ta strzelba tułkowa jest naprawdę fajna. Na takich przeciwników, którzy biegają, jest bardzo fajna. Mamy mało amunicji, więc ją oszczędzajmy. Strzelba tłokowa. Fajna broń. Na górę będzie idealna. Bo one muszą podejść. O! Rakiety. Naboje, dyszki. Pudełko śniadaniowe. Pistolet lakierniczy wezmę, bo on do broni się niektórych przydaje. Apteczka pierwszej pomocy. Zestaw narzędzi. Wezmę te przedmioty, bo mówię, mogę jakieś przedmioty potworzyć, na przykład pistolet ze strzałkami. Tylko będę musiał kupić pewnie schemat za jakieś 600 kapsli. Ale tak już dla zabawy mogę po prostu zrobić to. Jeśli trafię. Widzicie? Jak pięknie.
naboi ma ta strzelba też. Dobra. Idę dalej. Idę dalej. Kiedyś pamiętam, że grałem to często z maszynówki dyszki i strzelałem w nich. Okej, dostaliśmy jakąś broń. Ale chyba jej nie skleimy, nie skleimy. Mogę postrzelać. Porównajmy tą broń z chińskim. Chiński ma 31 i strzela z 5,56. Aha, chiński ma większe obrażenia. Myślałem właśnie, że mniejsze ma. A jeśli wiecie, mam ci dwie bronie do wyboru, które korzystają z takiej samej amunicji i zadają inne obrażenia. To wybór jest chyba prosty. Te zdziczałe góle wędrowce są troszeczkę mocniejsze. Chyba za to dostałem właśnie dychę, a nie piątkę. Dobra. Się nastrzeliliśmy. Obrzyn. Chwila, sprawdźmy. Obrzyn 28. Strzelba bojowa 31. No to sama amunicja. No oczywiście też jest też taki argument, że te bronie się niszczą, tak? Ale... O, patrzcie. Strzelec. Ty tam, schowaj broń i wyjdź z ukrycia. Nie próbuj niczego, chyba że chcesz, żebym cię zastrzelił. No dobra. Schowajmy, jak mówi. Co ty tutaj robisz? To nie jest miejsce bezpieczne dla takich... Doprawdy? A on cię oczekuje? W takim razie biegnij. Nie jest mądrze. Trzymam się Roya i jego gangu odrzutków. To sensowny facet. Usłyszał o tym draniu Tempenym i teraz próbuje nas wprowadzić do wieży. Majstruje jakiś plan, dzięki któremu zabijemy tych wszystkich różowych... Uwierz albo nie, ale urządzałem sobie tu wakacje. Słuchaj uważnie, powiem to tylko raz. Mogę uszanować czyjąś prywatność, ale nie będę... Oczywiście, trzeba było coś poświęcać. Niektórzy zrobili sobie jakąś krzywdę, ale naprawdę się rozwijaliśmy. Los jest wyjątkowo wredną kreaturą. Oczywiście, oczywiście. To przecież piesek na zawołanie Tempenego, czy nie? A jakie jest twoje miejsce w tym wszystkim? Przejrzyj na oczy. Czy wygląd... Witam. O co... No cóż. Idźmy do Roya jak na razie.
źle wyszedłem. Na dole. Sam żadałem się idzie. Tak. Czemu ja nie mogę iść przez stołeczne pustkowie od razu wejść do metra? Tylko już szedłem przez cały tunel. Ale to zawsze tak prowadzi drogę. Zawsze, niezależnie kiedy grałem, to tak szedłem. No to chyba będzie siedział, będzie na prawo miał taki schowek, powiedzmy. Dobra, to już jest Roy Phillips. Czego chcesz? Ale masz mordę, ja pierdolę. Prawdy? Nie jest dość twardy, żeby załatwić to samodzielnie? Przesyła chłopca. Tak. Nie. Teraz jeszcze tamtego trzeba zabić. No, to nie byli przeciwnicy. Kilka strzałów i już ich nie ma. Tutaj sobie górą wyjdę i wyjdę na stołeczne pustkowie. I tyle po tych gulach. Dyszka. Szturmowy. Chiński. Weźmy sobie chiński jak na razie. Ale widzicie, cały czas mam taki, powiedzmy, problem z amunicją, nie? W New Vegas to były czasy, że się biegało z wszystkim. Tutaj kryzys. Oko, klawy. Chwila, co jeszcze mam w zadaniu zrobić? A, jeszcze jacyś tam są? W sumie mogą jeszcze tam być jacyś. Więc chyba się pospieszyłem za bardzo. Jeszcze jakiś tam wariat. Pewnie jest. Ja będę musiał znowu zapieprzać, kurwa. Jako przyjaciel oznaczony. O kurwa. O, witaj. Jest... Nie chcę z tobą gadać. O, to w porządku. Znowu mówię od rzeczy. Proszę, nie... O, cóż, większość ludzi wolała... Nie... Tak wyszło. Idziemy stąd. Nasza karma jak na razie jest coraz gorsza, zamiast lepsza. Marauder cały czas.
To jest zadanie, które zawsze grałem, lubiłem. Zawsze. Zła banda, trzy góle. Myślałem, że nie dasz rady. Chyba się. Pewnie chcesz teraz swoją nagrodę. Oto twoje kapsle. Kontrakt wykonany, dług spłacony. To nie znaczy, że jesteśmy kumplami. Jasne? Mhm. Nie. Dobra, to robimy tak. Otwieranie zamków. 60. Jeden materiał. Nie. Energetyczna 25. Handel 75. Naprawa. Może być 27. Pistoleciki. Łajdaka biorę. Ciekawe, ile teraz mamy na retorykę i na handel. Wiecie, to oznacza, że będziemy całą grę bogaci. Mamy 80 z tego, co widziałem. 80 handlu. Masakra, dużo. Jesteśmy królem biznesu teraz. Gdzie jest ta topiara? Gdzie ona jest, kurwa? Czwartki nie pracuje, czy co? Co jest, kurwa? Dobra. Muszę przyznać, żołnierz. Dobra. Co ty masz tu? Olowki wezmę. No i chyba tyle. Jeden sprzedam. Chiński pistolet sprzedam. I fajnie. Daj mi znać. Chciałem coś do domu kupić, tylko nie pamiętam już co. A nie, to chyba schemat chciał kupić. O, wreszcie, kurwa, jesteś. Te gule nie będą na...
schemat pistolet strzałkowy. Miło robić z tobą interesy. Szkoda, że przez to im więcej interesów robimy, to nie mamy jeszcze jakichś tam profitów. Nie wiem, że handel nam troszeczkę wzrośnie. To jest jednak taka praktyka. Jeden gruczoł jadowy. Gruczoł jadowy, rad skorpiona i jeden potrzebny. Rurki chirurgiczne. Dobra, czyli jednego raz skorpiona i rurki. Okej. Sebrań zrobimy. Ale dobra, jak na razie. Ja bym chciał. Nie wiem, co bym chciał. O, mogę to zrobić zadanie z tym droidem. Odwiedziny nieznajomego. To jak Wacja sobie zrobi. To jest. Taka umiejętność związana z Wacem, tak? Możemy zrobić to zadanie z droidem. Tam była jakaś typiara, co powiedziała, że dobry uczynek. Klinika medyczna. Proszę nie przeszkadzać moim pacjentom. Jesteś w klinice Rivet City. Jestem doktor... Pinkerton, he? To imię budzi wspomnienia. Twierdził, że wyleczył chorobę popromienną. A może to było zatrucie pokarmowe? Zawsze mówił ludziom, że założył Rivet City. A on tylko odłamał jego dziób. A może tam zginął? Nie pamiętam. Możesz dostać to gówno w szybkiej działce. Jestem lekarzem, nie dealerem. Jeśli się zranisz, wykuruję. Tylko bez żadnych śmiesznych pomysłów. A teraz, jeśli masz jakiś problem... Jak poprowadzić rozmowę, żeby... Nie wyglądasz na osobę... To zupełnie... Pewnie wykuruję. Nie wyglądasz na osobę ranną. Nie wiem. Mogę te holotaśmy poprze... Pamiętasz ten tajny projekt androida, o którym... Jeśli słuchasz tego... Cimer. Gdy dostaniesz tę wiadomość, nie będzie mnie już.
Dobra, przesuwam to wszystko, żeby było już przeczytane. Nie wyglądasz na osobę ranną. Nie ma tutaj żadnych opcji. Nie wiem. Dobra. Tymczasem chyba dziękuję wam za oglądanie i tyle. Nic tu więcej nie wykombinuję.